Jak moja siostra Ola trafi, to każdy musi kliknąć subskrypcję. W tym momencie zmierzamy właśnie na takie moje wojsko przydomowe. Jeszcze oczywiście rękawiczki. Podczas tego odcinka będzie można wygrać najnowszy telefon od nowej marki na polskim rynku, Realme. Najgorzej zawsze jest, jak nam z bratem właśnie tam piłka wpadała. Jak tam nam piłka wpadła, to trzeba było wbiegać do środka. Warunki udziału będą podane na filmie, także zaczynamy! Cześć, tutaj Kuba z kanału PNT-CMZ Football i dzisiaj bardzo nietypowo, ponieważ właśnie taki film powstaje na życzenie firmy Realme, także myślę, że nie będziemy przedłużać i pokażę wam, jak wygląda mój zwykły dzień. Także lecimy! Na samym początku myślę, że bezpośrednio właśnie teraz po zjedzeniu śniadania pójdziemy sobie na wojsko. Zaczniemy od przebrania się, także... Mam nadzieję, że ten wiatr później się troszkę uspokoi, a my w tym momencie zmierzamy właśnie na takie moje wojsko przydomowe, gdzie mam nadzieję, że będziemy mogli spróbować przetestować telefonik i przy okazji nagrać jeszcze nowego TikToka. Zobaczycie. Rozstawimy sobie tutaj ładnie statyw. Wielki wiatr, żeby mógł obejmować totalnie całe wojsko. Włączymy funkcję timelapse'a, ja sobie zrobię rozgrzewkę i następnie wy zobaczycie, jak udało się to fajnie nagrać. Klikamy sobie tutaj opcję film poklatkowy i myślę, że już możemy zaczynać. Ustawimy sobie ładnie jeszcze troszkę niżej tutaj statyw. Dobra. I lecimy na krótką rozgrzewkę. Zobaczycie to wszystko w timelapse. Więc zaloguję się na TikToka i myślę, że po prostu zobaczcie, co zrobimy. Tutaj sobie ustawimy brameczkę, następnie ja pójdę bardzo daleko i będę do niej trafiał i nagramy sobie TikToka. Tylko że deszcz niestety w tym momencie już dość mocno przeszkadza. Ogólnie aparat musieliśmy szybko schować, telefon jest wodoodporny, także to akurat nie ma żadnego problemu. Ja chyba wodoodporny też jestem, ale już idę do domu. Ponieważ przyszedł deszcz, to musieliśmy wrócić, no ale też z jednej strony dobrze, ponieważ zobaczcie, ile jest baterii. Pisze nawet podłącz, ładowarka, taka totalna końcówka. I podobno jest bardzo szybkie ładowanie, także zobaczymy, czy w międzyczasie uda się naładować. Ja w sumie zaraz zjem obiad, no i później przyjdziemy zobaczyć, czy już jest naładowana. Także mamy 17% baterii, dajemy do ładowania. Dobra, na pewno jesteście ciekawi, czy gram w jakieś gry przeglądarkowe. I powiem wam, że już od naprawdę bardzo dawna gram w taką jedną. Jestem, zobaczcie, na którym miejscu w Polsce. Miejsce 6. No, prawie 5, tylko że ja teraz się skupiłem na tym, żeby właśnie bardziej sobie robić wojsko, niż żeby podbijać nowe osady. Dlatego jestem na 6 miejscu w Polsce, ale myślę, że to tak jest dobrze. Nikt o tym nie wie, że w ogóle nazywam się, zobaczcie, Akkarin. Patrzcie, jakie mam zdjęcie profilowe. I takie witam ponownie, ponieważ teraz nowy serwer otwarto i ja właśnie sobie gram, jakieś wiadomości są. Tutaj trzeba wysłać wsparcie do fundament. Dobra, po 50 to wysyłamy wojsko od razu. Także 50 czarnych. No i jeszcze 30 szpiegów też nam wyśle na wsparcie. No i dobra, idziemy coś zjeść i później wrócimy do nagrania. Dobra, mamy już 13. Bateria naładowana, także lecimy znowu na boisko, ponieważ przestało padać. Zobaczymy. Ta pogoda jest strasznie zmienna, więc ja nie wiem, czy znowu zaraz nie zacznie padać, czy na przykład nie przyjdzie takie ogromne słońce. W tym momencie sobie odpalamy kurs treningowy, kurs piłkarski. Właśnie na telefonie moje konto. I tu wszystko jest dokładnie rozpisane, no i mamy też cały film. Witam, z tej strony Kuba z kanału PNT-CMZ Football. To samo co przedtem, po 10 powtórzeń, następnie szybki bieg do końca boiska. Ten telefonik możecie zakupić na stronie X.com, Media Expert i oczywiście RTV Euro AGD. Ujęcie artystyczne. Dobra, także teraz mamy kolejny etap, czyli trzeba coś poćwiczyć na siłowni. Ogólnie miałem teraz troszkę przerwy, ale ostatnimi czasy już sobie właśnie znowu ćwiczę. Także na samym początku w sumie rozgrzany już jestem tak naprawdę,
Musiałem jakieś przeciągnięcie tylko sobie zrobić. No i od razu zaczniemy od podciągania się. Czyli taka seryjka, 10 podciągnięć i kolejne. Dziesięć. Następne. 10 pompeczek. Ja już skończyłem sobie teraz ćwiczyć i teraz czas udać się do kolejnego etapu, bo muszę jeszcze dograć właśnie taki materiał do głównego odcinka takich piłkarskich lifehacków i muszę skoczyć właśnie do sklepu, żeby to ogarnąć. Jestem mega zmęczony, ale widzę, że pogoda coraz lepsza, no i później jeszcze zobaczymy, co uda się dzisiaj zrobić, także lecimy. Idziemy teraz ogarnąć rzeczy do odcinka, ponieważ musimy iść do sklepu. Oczywiście pamiętajcie, że nie warto jest teraz za bardzo chodzić do tego sklepu. Lepiej pójść raz na jakiś czas i zakupić sobie więcej rzeczy. Tutaj się ustawię, no tu. Ja się tam w połowie zatrzymam, bo to i tak gdzieś będzie pewnie 7 minuta od chwili. Jeszcze oczywiście rękawiczki. Ponieważ jeszcze nie mam dużej części materiału, to właśnie teraz będę musiał dokończyć nagrywanie filmu i zrobię to na takim boisku małym, przydomowym. Zobaczcie, jak to wygląda. Tak dawno tutaj nic nie nagrywałem. Nagraj tutaj, jak to wygląda, a ja idę po resztę rzeczy. Ja ogólnie jestem podczas nagrywania innego filmu teraz. To zobaczycie, albo już zobaczyliście, nie wiem w sumie kiedy te filmy wrzucę. 3 razy na boisku podczas jednego dnia. Da się? Da się. Najgorzej zawsze jest, jak nam z bratem właśnie tam piłka wpadała. Jak tam nam piłka wpadła, to trzeba było wybiegać do środka. Zawsze po tą piłkę, albo jak tam wyleciało. Dobra, teraz postaramy się użyć właśnie telefonu, żeby nagrać sobie fajnie zbliżone ujęcie, taki zbliżony kadr. Dzięki temu wykorzystamy naprawdę bardzo, zaskakująco bardzo dobry aparat właśnie użyty w tym modelu. Dobra. Zobaczcie, jaka jest fajna jakość. Nie wiem, czy to teraz tutaj widać, a jak nie widać, no to ja po prostu włączę fragment z nagrania teraz właśnie w tle. Dobra, czekaj. Dobra. Cały ten but od góry jest pokryty właśnie tym woskiem, żeby sprawdzić, czy faktycznie ta woda nie będzie przemakać. Dobra, także my teraz nagrywamy swoją część filmu, ale wy tego filmu nie zobaczycie, ponieważ to jest na innym. Albo jeszcze na tym, który się nie pojawił. Zobaczycie niedługo. Dobra, nagrywaj teraz. Nie. Zobaczcie, ta kropla nawet zostaje na tym. Robimy tak. Moja siostra ostatnio wymyśliła taką bardzo dziwną zabawę. Każde trafienie do kosza to jest jeden punkt. Gramy do 10. W momencie, kiedy trafisz do kosza, dostajesz ten punkt i możesz sobie ustawić miejsce trafienia do kosza, jakie tylko chcesz ustawić. Jeżeli nie trafisz... To wtedy... Tak, to wtedy kolejna osoba trafia po prostu. Jak wszystkujesz, to kolejna osoba bierze i trafia. Ola zaczyna. Dawaj. To są ogólnie moje siostry. Dobra, dawaj. W tym miejscu, co się złapie piłka, tak. To skąd trafia. Do 10 tylko, do wycia łatwo jest wygrać, a może się już wygrać. Dobra, ja tu. No, nie trafisz? Na pewno nie tak. Aż to powiedziałeś, że nie wygra. Oddalmy ją trochę. Czemu? Tak jakoś. Trzy. Cztery. Kurde! Co na to? Ja nie wiem, ile mam. Ona już skończył odcinek teraz.
Siedem! Oszukała grę już. Osiem. Dobra! Ola! Bo nie nagrywało! Co? No. W ogóle nie nagrywało? Nie no, nagrywało, żartuję. Jest! Wygrała! Będę tak rzucać. Nie powinno to rzucać. Na farcie wszystko. Rzucaj! Dobra, rzucam jednak normalnie. Dobra, jak moja siostra Ola trafi, to każdy musi kliknąć subskrypcję. Jeszcze raz. Czemu? No to trafię, no. Jeszcze raz. Nie, no trafię, no, po prostu. Nie powiedziałem za którym razem, dawaj, no. Dobra, trafię, ja trafię, idzie, ja trafię. Nie, nie, teraz ten efekt, że 1000 lat później i cały czas trafia, no. Dalej trafię. Także subskrypcja pojawia się za głową tutaj. Wyskakuje taki przycisk i trzeba go kliknąć. Ogólnie gram sobie też w FIFA i zacząłem tryb kariery właśnie. Najgorszą ligą z możliwych. Angielską właśnie. Teraz zaczynamy mecz. Pokażę wam skład. Halo, halo, witamy państwa bardzo serdecznie. Zobaczcie. Tutaj jest na przykład mój juniorek, który jest kapitanem Orleana. Masz 86. No wiadomo, że to nie jest jeszcze dużo, bo dużo więcej osób ma. Niektórzy mają po 99 nawet juniorków. Na przykład właśnie mój brat ma bramkarza, który ma 99 i jeszcze jakieś inne takie zawodniki. I zapraszamy na kolejną dawkę piłkarskich emocji. Mamy godzinę 21:30 i mam okazję na tym telefonie przetestować, jak będzie się pykało w Call of Duty. Jest to gra, w którą naprawdę dużo gram. Mamy tak ogólnie taki team zawsze we dwóch. I tak ciśniemy właśnie. Także zobaczycie. Sprawdzimy, jak ta gierka będzie chodziła. Bo podobno, z tego co wiem, nie podobno, tylko na pewno, w tym telefonie zastosowano jeden z najlepszych procesorów, jaki w ogóle istnieje na rynku. Nawet nie wiem, czy nie najlepszy. G80 z tego co pamiętam, później zobaczymy jeszcze na tym. No, widzę, że fajnie to będzie wyglądało. Halo? Jak zwykle do cyrku lecimy, nie? Mam 6% baterii. Ogólnie ludzie mam 6% baterii na aparacie, ale myślę, że zdążymy to wszystko pokazać. I w międzyczasie jeszcze... Czyli w międzyczasie jeszcze muszę coś innego pokazać im. Bo teraz ogólnie pokazuję ludziom, co robię wieczorami, wiesz? I muszę im pokazać, jak wieczorami zawsze wygrywamy tutaj. Bo w ogóle moja nazwa, zobaczcie sobie, PNTCMZ YouTube. No. Jedź do strefy, bo jest bardzo daleko. A ja ogólnie wam pokażę, bo później właśnie wieczorkami często też sobie sprawdzam maila i wszystko, co tam się znajduje. I na przykład teraz coś ważnego muszę wam powiedzieć, bo sam jestem bardzo ciekawy, jaki właśnie procesor jest w tym telefonie. Także kliknę sobie tutaj na informacje o telefonie. Tu mam uwolnij moc, główne hasło. I właśnie, G80 procesor, zobaczcie. Jest to pierwszy na świecie procesor Helio G80 o niezwykłym poziomie mocy obliczeniowej. Co jest zrobione? Oni atakują nas. Czemu nie mówisz? No, musiałem włączyć szybko nagrywanie na aparacie, chociaż nie ma baterii, bo są teraz ogromne emocje, ludzie, naprawdę. Sześć... Nie no, w sumie 5 osób jeszcze tylko zostało. Nie. Nie. Bo zakapiłem się i w ogóle nie patrzyłem. No dobra, trudno, czwarte miejsce tutaj tak dobrze.
Także to byłoby na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że się wam spodobało. Niestety przez ten deszcz musieliśmy troszkę pokombinować, ale wydaje mi się, że wyszło ok. I teraz czas właśnie na warunki. Jak można wygrać ten oto najnowszy model od firmy Realme. Jest to dokładnie model 6i. I jeżeli chcecie go wygrać, wystarczy, że zrobicie sobie na Instagrama jakieś zdjęcie, gdzie w jakiś taki oryginalny sposób przedstawiacie liczbę 6. Nie wiem, czy poprzez ułożenie dłoni, czy tam na przykład poprzez wycięcie w papierze. Nie wiem, wszystko zależy od waszego pomysłu. Następnie to zdjęcie musicie oznaczyć oficjalnym profilem Realme, realme.polska, tu się wam wyświetla, i dodać hashtag, już wam powiem jakie, do zdjęcia, bo nie pamiętam. Hashtag konkurs, hashtag realme6i, hashtag realme.polska, hashtag smartphone na 6 i hashtag realme.poland. Także to wszystko się również wam tu wyświetla, żebyście sobie mogli przepisać. I konkurs trwa aż do 26 maja. Także czasu macie naprawdę bardzo dużo i powodzenia, i dziękuję, że dotrwaliście do końca odcinka. Także cześć!